W jaki sposób polski zawodnik Bartosz Karwan zapomniał koszulki na mecz swojej drużyny? Zostaw suba po więcej historii piłkarskich. Reprezentant Polski w 2002 roku trafił do Herty Berlin, gdzie jednak nie otrzymywał wielu szans na grę. Tym bardziej powinien więc robić wszystko, by każdą z nich jak najlepiej wykorzystać. Tymczasem w 10. kolejce w meczu przeciwko Bayerowi Leverkusen nie wyszedł na boisko z kuriozalnej przyczyny. W samej końcówce meczu trener Huub Stevens zawołał Karwana, by przygotował się do zmiany. Polak zdjął dres i zorientował się, że pod spodem nie ma koszulki meczowej. Jeden z członków sztabu szkoleniowego zaoferował, że pobiegnie po nią do szatni. Szkoleniowiec zaprotestował jednak, kategorycznie odmawiając i tłumacząc, że nie gra ten, który nie ma koszulki. Bartosz Karwan wrócił więc na ławkę. Co ciekawe, nie poniósł poważniejszych konsekwencji i w następnej kolejce po raz pierwszy pojawił się w wyjściowym składzie.